Bibliofilka z miłości do książek. Miasteczko Anterej, Znamie, to książka niesamowita. Pełna grozy, atmosfery strachu, czającego się niebezpieczeństwa i obecności czegoś złego, nadprzyrodzonego. Autor Daniel Radziejewski doskonale połączył historię kryminalną z klimatem jak z najlepszych horrorów. Od pierwszych stron czuć wiszące w powietrzu niebezpieczeństwo. Coś potwornego przybyło do niewielkiego miasteczka, Anterej. Miejsca dziwnego, smutnego, zapomnianego przez świat, ale też w pewien sposób mistycznego i tajemniczego. To tu, w niedużej leśniczówce ukrytej wśród drzew, mieszka Antony O'Donnell, popularny pisarz powieści grozy. Historia zaczyna się, gdy budzi się on po groźnym wypadku, któremu uległ. Otóż spadł z wysokiej skarpy, a w wyniku przebywania przez jakiś czas w śpiączce cierpi teraz na amnezję wsteczną, czyli nie pamięta niczego sprzed wypadku. Odzyskiwanie wspomnień jest dla niego ogromnie trudne, zwłaszcza że w domu dzieją się dziwne rzeczy, a kobieta, która podaje się za jego życiową partnerkę, zachowuje się w niezrozumiały sposób, utwierdzając O'Donnella w podejrzeniach, że jest zupełnie mu obcą osobą. Tymczasem w mieście na posterunku policji wrze jak w ulu. W ciągu miesiąca doszło do zaginięcia 3 osób. W spokojnym i sennym miasteczku nie miało coś takiego dotychczas miejsca. Detektyw Richard Murray prowadzi śledztwo wraz z nowym partnerem Steve'em Smithem. Razem poszukują zaginionych osób. Nastolatka, księdza i młodej kobiety. Nie przeczuwają, że najgorsze ma dopiero nadejść. Wszystko zaczyna się komplikować, gdy zostaje odnalezione ciało poszukiwanego chłopca, zamordowanego w tak bestialski sposób, że nawet najtwardsi policjanci są wstrząśnięci do granic. Zło czai się w ciemności. Dusze spotykają się w innych wcieleniach. Dążą do zemsty i wyrównania rachunków. Morderca staje się ofiarą. Na koniec, czy posiadacie jakieś znamie? Podobno plama na skórze bywa wskazówką, jak ciało kiedyś umarło. Książkę Daniela Radziejewskiego bardzo polecam, byle nie czytać jej po zmroku. I zapraszam teraz do wysłuchania fragmentu książki Miasteczko Anterej, Znamie, autorstwa Daniela Radziejewskiego. Anterej ogarniała ciemność. Miasteczko nie kładło się jeszcze do snu, a może po prostu nigdy się z niego nie wybudzało. Czasami wydawało się, że żyje własnym życiem, niby spokojnym, aczkolwiek tajemniczym, radosnym, lecz bez uśmiechów na ustach, żywym, a jednak zaledwie na skraju egzystencji. Tu nikt nie przyjeżdżał w odwiedziny, bo odwiedzić Anterej na chwilę to się osiedlić, a osiedlić się to nigdy już nie wyjechać. Była w nim jakaś niewytłumaczalna, magiczna moc, której nawet najstarsi mieszkańcy nie potrafili wytłumaczyć. To tutaj jesień trwała przez większą część roku. To tutaj mieszkańcy zrywali kontakty z rodziną i przyjaciółmi z zewnątrz, jakby nigdy ich nie mieli. Pozostanie w Anterej było przejściem na emeryturę od życia, ku lenistwu i obojętności duszy, ku beztroskiemu marazmowi i błogiej apatii. Miasto dziwne, a nawet mistyczne, lecz tajemnicze i pociągające. Co ciekawe, mieszkańcy nigdy nie potrafili określić jego dokładnej lokalizacji na mapie. Prawdziwe położenie zna tylko Indianin Yakshit, mówili tajemniczo i kończyli temat. Pomarszczony starzec o ciemnej karnacji i czarnych oczach nigdy nie miał co do tego najmniejszych wątpliwości. Twierdził, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania o sakrum i profanum. Nikt nie ośmielał się tego podważać. Stary Indianin mieszkał na obrzeżach tej aglomeracji. Niezwykła dusza była jego nadprzyrodzonym darem, którego nie posiadał nikt inny. A ten, kto jej nie miał, nie potrafił tego zrozumieć i nie dawał temu wiary. Miejska legenda głosiła, że już w chwili narodzin wyrwał się z objęć śmierci.
W dżungli, gdzie przyszedł na świat, uznano go za cud. Nazwano go Jakshit, stały, trwający wiecznie. Anterej, mówił ochrypłym, przepalonym ziołami głosem, nie jest zwykłym miasteczkiem. To miejsce na pograniczu wymiarów, gdzie moc zza światów przenika do naszego życia doczesnego. To miejsce, do którego wkraczają dusze, by zamknąć niedokończone sprawy z poprzedniego wcielenia. To miasto po drugiej stronie życia, ale jeszcze nie w objęciach śmierci. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl.